Jesteśmy właśnie w Melinie. Kolejny raz robicie coś dla Gliwiczan. Tym razem nie tylko dla tych, którzy lubią sztukę oglądać, ale też dla tych, którzy tworzą. Co to takiego ten gepard? Tak to się czyta? Gepard. Gepard. To w takim razie co to gepard? Gepard to jest gliwicki przegląd artystyczny. To już jest druga edycja. Jest to przegląd dla zarówno amatorów, jak i profesjonalistów. Szukamy w nim dwóch zwycięzców, którym zorganizujemy indywidualne wystawy wraz z promocją. Zgłaszać się mogą w zasadzie wszyscy. Tutaj nie ma o ograniczeń ani wiekowych, ani tematycznych. Jedynym warunkiem jest to, żeby mieli na tyle prac, żeby się dało z tego zrobić wystawę, no, czyli albo jakąś jedną wielką, albo dużo mniejszych. Jakie prace można do Was wysłać? Czy tylko rysunek, taka tradycyjna sztuka, czy na przykład, nie wiem, jakieś instalacje, czy zdarzały się na przykład już zgłoszenia performance'ów? Performance'ów się jeszcze nie zdarzyły, ale zapraszamy również osoby, które tworzą takie rzeczy, ponieważ tutaj też zakres dziedzin jest bardzo szeroki. To może być właśnie albo tradycyjne techniki, jak rysunek, malarstwo, może to być też rzeźba i instalacja, a także z zakresu designu, projektowanie graficzne, aplikacje mobilne, animacje, więc tutaj no, wszystko, co tylko ludzie tworzą, często tworzą tworząc to być może do szuflady, tutaj właśnie mają okazję pokazać się i naprawdę warto, bo w komisji, która wybiera pracę, są również osoby z innych galerii w Gliwicach, w związku z czym nawet jeżeli się nie uda tutaj wygrać tego przeglądu, to jest szansa pokazać się dalej i być może u kogoś innego sobie wystawę zrobić. Więc to w takim razie ja się poczułam już zachęcona. Przegrzebię szuflady, może coś się znajdzie fajnego. Chociaż ta ocena jest trochę stresująca. Jak się do Was zgłosić? Jest jakiś formularz, który trzeba wypełnić? Czy można to zrobić drogą mailową? Trzeba tu przynieść swoją pracę. Jeśli ktoś ma ciężką rzeźbę, może być problem. Tak, zgłaszać się można mailowo poprzez wysłanie portfolio na adres mailowy stowarzyszeniemelina@gmail.com. Można również osobiście przynieść. Można też wysłać pocztą. Zgłoszenia mailowe to mogą być zdjęcia na przykład obrazów. Jeżeli nie będą wystarczającej jakości, to po prostu poprosimy o doniesienie. Więc najprościej, prawdę mówiąc, jest po prostu zgłosić się mailem. Tylko bardzo proszę, żeby opisywać pracę, bo zdarzyło się już tak, że ktoś po prostu wysłał maila, ale bez kontaktu, a na maile nie odpowiada, więc bardzo prosimy imię, nazwisko, format pracy i telefon kontaktowy. A jeśli ktoś chciałby pozostać anonimowy, bo tak jak wspomniałam, ta ocena to jest bardzo fajna rzecz dla kogoś, kto chce się wybić, pokazać, ale też również stresująca. Czy można pozostać anonimowym i na przykład wystąpić pod pseudonimem? Oczywiście, że można, byleby był telefon. To już druga edycja, to znaczy, że pierwsza cieszyła się dużym powodzeniem, skoro zdecydowaliście się na organizację kolejnej. Tak, właśnie. Okazało się, że wielu Gliwiczan oraz, bo to jest konkurs dla Gliwiczan oraz osób z szeroko pojętych okolic Gliwic. To jest bardzo tutaj szerokie pojęcie, co to są te okolice. Było bardzo dużo zgłoszeń w zeszłym roku, fantastycznych prac, których wiemy, że właśnie ludzie dzwonili i mówili, że oni dla rodziny tworzą raczej na prezenty, właśnie do szuflady, ale chcą spróbować i wysyłali naprawdę fajne prace. No, nie dało się pokazać wszystkich, chociaż ponieważ było tak dużo tych prac, postanowiliśmy podczas
art nocy zrobić wystawę zbiorową z wyrównionych prac, więc tak naprawdę zwycięzców było 7 w zeszłym roku, a nie 2, tylko się to po prostu rozbiło czasowo. Czyli mamy bardzo dużo zdolnych osób, które wam udaje się odkryć. Kto wygrał w zeszłym roku? Nie chodzi mi o nazwiska, bardziej o techniki, w których tworzyli, czy to są na przykład studenci architektury tutaj gliwickiej, czy osoby, które są totalnymi amatorami? W zeszłym roku wygrał jedna ze zwyciężczyni, bo to były 2 zwyciężczynie, była malarką i tworzyła obrazy, po prostu olejne obrazy. Natomiast druga osoba to było również malarstwo, ale takie bardziej połączone z rzeźbą na płótnie i z instalacją, bo tutaj cała Melina podczas jej wystawy była, no, przerodziła się w labirynt z folii różnych materiałów, więc było ciekawie. Można by powiedzieć w zasadzie, że było troszeczkę performance'u też w tym właśnie w zeszłym roku. Czyli odważne podejście do sztuki, a czy zdarzały wam się zgłoszenia na przykład z bardzo ładną laurką namalowaną dla mamy przez kogoś nieco młodszego niż my, powiedzmy? Nie zdarzyło się, ale w ogóle nie zgłaszają się osoby poniżej 20 roku życia, z tego co zauważyliśmy, a to błąd, bo mogliby spokojnie, no, za zgodą rodziców, jeżeli są niepełnoletni, ale są też fantastyczne talenty wśród dzieci i młodzieży i bardzo chętnie przyjęlibyśmy też takie prace. Więc. W takim razie niezależnie od wieku, a jeśli chodzi o emerytów w takim razie i osoby starsze, te tak zwane 65+, czy też te, dla których konkurs, ponieważ jest od 3 do 103 lat, jak to się ładnie mówi, czy się właśnie zbliżający się do 103 również się zgłaszają, czy są aktywni? 103 nie, natomiast seniorzy owszem. I to jest najpiękniejsze jest to, że część z nich to są osoby, które dopiero niedawno po przejściu na emeryturę odkryły swoją pasję na przykład malarstwa i postanowiły, że wyślą też pracę. W zeszłym roku wszystkie prace nie zmieściły się tutaj w Melinie. Faktycznie powierzchnia jest ograniczona niestety. W takim razie na jakiej podstawie wybierzecie prace, które będziecie pokazywać gliwiczanom? Bo to również jest wydarzenie, które powinno przyciągnąć nie tylko twórców, ale tych, którzy chcą się przekonać, że u nas są ludzie, którzy mają talent. Kiedy będziemy mogli te prace zobaczyć i które z nich pojawią się w Melinie? Na jakiej zasadzie to będzie wybrane? Tak, zgłoszenia można wysyłać do 6 października i w tygodniu po tym czasie zbierze się komisja, więc mniej więcej tydzień po 6 października, to jest do 13 mniej więcej, będą już znani zwycięzcy. I wtedy spotykamy się z nimi i z nimi ustalamy datę wystaw. Na pewno jedna odbędzie się w listopadzie i jedna w grudniu. Natomiast szczegółowe daty, no to już ustalamy z nimi, no bo to musi im przede wszystkim też pasować. A czy myślicie może o takiej wystawie zbiorowej, takich fakt, przydałaby się większa powierzchnia pewnie, skoro zgłoszeń jest sporo, wszystkich, którzy się zgłosili, nawet z jedną pracą, z pracą, która no, okiem fachowców może daleko jej do tych profesjonalnych, ale fajnie by było je pokazać. Czy myślicie o zorganizowaniu takich otwartych wystaw właśnie dla amatorów? U nas w Melinie no, wszystkich prac no, nie ma takiej po prostu fizycznej możliwości. Natomiast zastanawiamy się wzorem poprzedniego roku, czy wyróżnionych prac, czy nie zrobić jeszcze jednej wystawy zbiorowej dla właśnie tych prac, które zostały wyróżnione. Gdybyśmy mieli miejsce, oczywiście wystawilibyśmy wszystkich, bo uważam, że no, jeżeli tylko ktoś coś tworzy i chce się pokazać, to należy mu to umożliwić.